Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Szczęść Boże, dzisiejsza piękna Ewangelia, w której Jezus uczy nas, jak modlić się do Ojca, ma w sobie słowo pokusa. I tym słowem dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić. Kiedy modliłem się tym słowem, to zaczęło we mnie jakoś mocno pracować pytanie, czy pokusa ma jakąkolwiek wartość, czy jest potrzebna. I przypomniał mi się list do Hebrajczyków, 12 rozdział, kiedy Paweł mówi, że te doświadczenia związane z pokusą, które na nas spadają, mają swoją wartość, ponieważ one nas udoskonalają w wierze. Niejako nas wystawiają na próbę, ale przez to, że nas ćwiczą jakby, to nas udoskonalają w wierze. No i Paweł mówi, nie narzekajcie, bo jeszcze nie opieraliście się aż do rozlewu krwi, by się tej pokusie sprzeciwstawić, więc nie macie co narzekać. I ta dzisiejsza Ewangelia, gdzie w jej liturgicznym odpowiedniku modlitwy Ojcze Nasz mówimy, nie wódź nas na pokuszenia. Papież Franciszek chce to zmienić, by właśnie powiedzieć, nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Pokazuje nam, że owszem, Paweł ma rację, pokusa zwyciężona przysparza nam łaski, ćwiczy nas w boju, ale dzisiejsza Ewangelia nam mówi, że bez pomocy Bożej nie jesteśmy w stanie się jej przeciwstawić. Więc prośmy dzisiaj, Panie, nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale z drugiej strony nie narzekajmy, jak te pokusy na nas przychodzą, tylko za Pawłem idźmy i ćwiczmy się w boju, aby doskonalić się w tej duchowej walce i być coraz silniejszymi. Z Bogiem.